tutaj pracuję, mam znajomych, mieszkam. Pokażę Wam kawałek mojego świata. Jesteśmy na placu Świętego Szczepana. To jest takie centralne miejsce, samo serce i ta katedra, która jest zawsze w remoncie, także nie przejmujcie się, nie widzicie elewacji i nie zobaczycie, zawsze tak jest. No na tym placu co, spotykamy się ze znajomymi, jest to miejsce znane, są wydarzenia. Na przykład jest Sylwester, który tutaj się odbywa właśnie, jest scena, mnóstwo ludzi i o 12 zaczynają grać walca i wtedy wszyscy, a zatańczcie ze mną, wtedy wszyscy tańczą walca i podchodzą nieznajomi i tańczą wszyscy razem. Tak naprawdę jest. Tak było, sama brałam udział. A właśnie możemy też zobaczyć tam, jest ulica Kärntnerstrasse, taka najsłynniejsza w sumie w centrum, która prowadzi do opery. I to jest taki punkt, że jak mówisz, spotykamy się pod operą, to wszyscy wiedzą, gdzie to jest. To jest miasto kultury, sztuki i to wcale nie jest takie odległe, że ojej, pójdę do opery i przeciętnie Polak idzie niby jeden raz na 50 lat do opery, a tutaj rzeczywiście to jest bardzo popularne i też możliwe. Są takie specjalne wejściówki, które kosztują tylko 3 czy 5 euro i można na miejscu stojącym oglądać operę, więc można pójść w sumie każdego dnia, jakby się chciało. Austriacy słyną z tego, że sztywno trzymają się zasad i słyszy się o tym, że sąsiad donosi na sąsiada, zgłasza na policję, żeby sprawdzić, czy aby na pewno wszystkie zasady są zachowane. Na przykład o 22:02 sąsiad słyszy, że jakieś tam są hałasy w mieszkaniu, no to zadzwoni po policję, żeby sprawdziła, czy wszystko w porządku, czy przestrzega się zasad. Też mi się zdarzyło, że odwiedziła nas kiedyś policja sprawdzić, czy aby wszystko zgodnie z przepisami. No, jest to na porządku dziennym. Wiedeńczycy dużo czytają w wersji papierowej, cały czas. Nie internet, tylko właśnie gazety. Można kupić, tak jak tutaj na ulicy, albo są też darmowe do poczytania takie dzienniki na stacjach, na przystankach.